Witajcie dzisiaj na baczność. Na stojąco. Wiesław zabrał krzesła. Nie pozwala normalnie posiedzieć, zrelaksować się. Będziemy tutaj dzisiaj aktywnie z Wami spędzać te kilkanaście minut, które przeznaczamy na spotkania niedzielne. Trzeba jeszcze sprawdzić. Zapraszam Cię, Wiesław, do nas. Ja sprawdzam. Coś tam już pika. Myślę, że już jesteśmy. Jesteśmy. Ja mam, obciętą głowę. Tak, na początek. Ale tu jest OK. Ale zobacz, włącz jak ci dalej, bo zmieniłem ustawienie. O, widzisz, teraz zmieniłem. I jak teraz? No teraz jest OK. Ja nie mam głowy obciętej. Tak, ty może trochę grzywkę. Aniu, dobrze, popatrzmy dalej. Czy fajnie dół widać, tak? Czy nas widać? Bo trzeba myślę, że pozdrowić. Tak. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy. Oczywiście z naszego małego sklepiku w Hanulinie, 6600 Kępno, Wielkopolska, i serdecznie zapraszamy. Dzisiejszy odcinek tak jest inny od innych. Inny od innych. Tak. To jest początek, słuchajcie, bardziej warsztatowych i takich, w których chcecie więcej widzieć. O, to będziemy więcej pokazywać. Głos był, tak? Głos był. Tak, tak, zdecydowanie. Dobra. No to fajnie, jeszcze raz na zdrowie. Na zdrówko. Pijemy sok z selera naciowego. Wspaniały zielony sok, który tłoczymy w naszej maszynie Omega Sana tutaj. I dzisiaj właśnie taki dzień, który... O, będę się oddalał, muszę głośniej mówić. Tak, do mikrofonu. Dzień, w którym pokażemy, bo jest, zbliża się jesień, czy już jest, wielkimi krokami, i co warto w tym czasie zrobić, żeby no, tym naszym programem zachwyceni naturą, nie jedzenie będzie lekarstwem, a lekarstwo jedzeniem, podpowiedzieć, co można zrobić, żeby dbać o zdrowie, żeby zadbać o odporność, żeby wykorzystać ten czas bardzo dobrze, jesienny czas, ponieważ teraz mamy nadmiar, może nie nadmiar, nie, jest nadmiar niektórych owoców, warzyw. Teraz jest nadmiar, tak, bo tak. Wszystko jednocześnie spada z drzew. Wczoraj byliśmy u znajomych, którzy nas obdarowali brzoskwiniami, które tak, albo wiszą na drzewie i są niedojrzałe, albo spadają momentalnie wszystkie. I co z tym zrobić? No zimie właśnie się wspomina, że były. Wracając do maszyny, właśnie chodzi o to, że w tej maszynie zawsze jak się spotykamy, byliśmy teraz niedawno na targach w Łodzi, EcoFood, tak? To było EcoFood. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas poznali na tych targach, z którymi mieliśmy okazję porozmawiać, wymienić doświadczenia. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i oczywiście zapraszamy też do naszego programu, ponieważ od razu powiem, że chcemy oczywiście zwiększyć asortyment w naszym sklepie i będziemy właśnie takie teraz live'y też robić o tym, co mamy, żeby właśnie w tej jesiennej porze różne produkty służyły nam, żebyśmy dbali o odporność, o zdrowie. I wracając do maszyny, chciałem powiedzieć, że ta maszyna daje radę ze wszystkimi zielonymi elementami, czyli zielona pietruszka, jarmuż, czy tutaj wspomniany seler naciowy. I tutaj nawet mamy taki specjalną przystawkę do wytłoczenia selera naciowego. Także ja w tej chwili ukryłam, miałem go na wierzchu, no ale współpracy z Anią zawsze coś tam się ukryje. Ale chodzi o to, że maszyna świetnie sobie daje radę, ma tutaj przystawkę i nie ma problemu z tłoczeniem tych zielonych, a one są bardzo ważne. Czyli na przykład tłoczymy taką podstawę jabłko, marchewka plus zieloną pietruszkę, oczywiście troszkę selera naciowego, jarmuż, kapusta, czy brokuł, czy jakiś tam kalafior. I to wszystko ta maszyna wspaniale nam wytłoczy i daje nam sok po prostu aksamitny, świetny, smaczny, wysokiej jakości. A właśnie o to chodzi, żeby w soku dostarczyć jak najwięcej witamin, minerałów i wspaniałych rzeczy. Sokowanie jest w ogóle u nas podstawą. Soki
są tym takim podstawowym elementem uderzeniowym, oczyszczającym, dożywiającym, dającym ten efekt właśnie odporności, co my mamy wspaniale codziennie z tego korzystać. Tutaj przy tej okazji jeszcze powiem, że przy zakupie tej maszyny z naszym kodem rabatowym można otrzymać, teraz jest taka promocja, takie naczynia próżniowe do przechowywania właśnie soków. Świeżo wytłoczonych. Tak, świeżo wytłoczonych, żeby one jak najdłużej zachowały swoje wartości. Oczywiście zapraszamy do sklepu, żeby tą maszynę wypróbować, żeby sprawdzić. Już są osoby, które kupiły te urządzenia i są bardzo zadowolone z działania i dlatego zapraszamy, żeby przetestować, zobaczyć, sprawdzić, po prostu porozmawiać. No i w przypadku zamówienia możemy pomóc, żeby to zamówienie zrobić, żeby tak było zrobione, żeby ta promocja do Was dotarła. To tyle, jeżeli chodzi o tą maszynę, także serdecznie do niej, do tego tutaj zapraszamy. Jeżeli chodzi o dalszą część, to myślę, że Ania tutaj dzisiaj nam powie też o tym znowu, co robi, bo mamy też tutaj wystawiony dehydrator Wartmana, dehydrator, tak, wartmanowski i maszynę do tłoczenia oleju, również wartmanowską. No i chyba jedna z ważniejszych rzeczy obecnie, czyli jesienią, dlatego że pokażę Wam najpierw prasę, ponieważ pokażę, jak się ją obsługuje i my będziemy sobie robić swoje, a w tym czasie prasa będzie robić swoje. Obsługa to jest bajecznie prosta. Włączamy, otwieramy tutaj, jak to jest widoczne, na ile to jest widoczne, jest taki lej zasypowy. Nasiona, które dzisiaj użyję i które uważam, że są przez cały rok bezwzględnie po prostu bazą, to jest len. Len ze względu na omega 3 i dlatego to jest ważne w naszym wypadku, ponieważ len jako jeden z nielicznych nasion, jednak świeży, słuchajcie, nie ze sklepu, w styropianach, bardzo drogo kupowany, tylko bardziej się jednak skoncentrować na faktach. To znaczy, co jest najświeższe, to co sami zrobimy i natychmiast zjemy. To dotyczy soków. Właśnie dlatego nie kupowanie czegoś takiego. Różne są pomysły. Trzymanie w lodówce, trzymanie w zamrażarce, gdzieś tam jeszcze. Ja tak podchodzę bardziej realnie do życia i powiem tak, no nigdy mi się nie zdarzyło, żeby na przykład uwielbiam zioła, żeby zioło świeże było gorsze od mrożonego czy jakiegoś innego. Jedynie suszenie powoduje, że to zioło zostaje ze swoim aromatem takie jak było i nie traci właściwości. Dlatego ja jestem daleka od mrożenia, jednak zdecydowanie za suszeniem, a w tym wypadku tutaj teraz wyciskamy olej. Czyli tak, zasypałam sobie ten lej, czy jak to by to nazwać, zamykam. Zbiornik na nasiona, o. Pięknie mi powiedziałeś. Brawo. Dla kogo? Dla mnie czy dla Ciebie? Dla Ciebie. Tak? Dla Ciebie. Dobrze. Mamy zasypany, możemy zasypać tyle, ile chcemy. Może być pełniutko, ja w tym momencie nie chcę pełniutko, dlatego że dzisiaj pomyślałam sobie, że zrobię sobie len z dodatkiem czarnuszki. A zasada jest taka, że wszystkie oleje możemy przechowywać trochę dłużej, a lniany robimy tyle, ile spożyjemy. I to jest najlepsza zasada, którą warto sobie wbić do głowy i nie kombinować właśnie, że lodówka, że coś, tylko natychmiast po prostu zjeść i to jest na 1000000% najlepsze. I teraz tak, jest tutaj pozycja, wybieramy różne warianty. Mamy rzepak, sezam, słonecznik, orzeszki ziemne, najprzeróżniejsze, bo to jest prasa i do nasion, i do orzechów, do różnych pesteczek i tak dalej, różne rzeczy. Mamy też na przykład mak, można z maku tłoczyć ten olej. Możliwości tłoczenia jest bardzo dużo. Ja dzisiaj tylko sygnalizuję o tym i mówię o lnie i o rzepaku. Zaraz Wam powiem też dlaczego. Czarnuszce. Przepraszam, czarnuszce. Ej, fajnie, że jesteś. Ja wiecie, tak lubię czasami takie lapsusy walnąć, bo myślę już do przodu.
myślę o tym właśnie, że teraz poprzełączamy, czyli szukam sobie, jeśli na liście nie znajdę nasiona, z którego chcę wytłaczać, to nie znaczy, że nie mogę, tylko znaczy, że mam przerzucić na miks. To znaczy, że to jest mieszanka i to jest taka pozycja, która przyjmuje wszystkie te nasionka i będzie ok. Włączam i już mam się... Ja bym Cię poprosił, żebyś omówiła, jakie tutaj są przyciski. No właśnie, wrócę do tego. Czyli tak, włączenie, następny przycisk to jest ustawienie nasiona, czyli wybór z danego nasiona, a ostatnia pozycja to jest włączenie, żeby już zaczęło się wytłaczać. Jeszcze jeden przycisk jest taki, że gdyby nam nagle maszyna się zablokowała na jakimś ziarnie, bo są też twarde, ostropes jest twardy, konopie są twardsze, to jeśli on się zatrzyma nam się, to są takie wsteczne obroty. No i w tym momencie, słuchajcie, no tłoczy się, no ja tu nie mam już nic do roboty, dlatego że w momencie, kiedy się skończy tłoczyć, to ona się zatrzyma. To ja jeszcze mam takie pytanie. Wszystko. Powiedziałaś, że natychmiast po wytłoczeniu, żeby spożyć. Czy nie powinno być tak, że pół godziny powinien odstać ten olej, żeby osiadł ten osad, który nie do końca jest nam dobry? Jak to wygląda? Takie pytanie. Ja, wiesz co, ja jestem tego zdania, że ani w roślinach, ani w tym nie ma czegoś, co jest niedobre. To jest tak, jak zawsze było pytanie, jabłko bez skórki czy ze skórką? Ja zawsze jadłam ze skórką, bo uważam, że wszystko jest dobre. Dla mnie to, co tu jest w tym oleju, właśnie świeżo po wyciśnięciu, właśnie taki zamieszany, że nie zostawiamy osadu i marketowo, że tak powiem, patrzymy na olej, bo on jest wyklarowany, czyściutki, ładniutki. Nie. Dla mnie i z mojej wiedzy wynika, że właśnie ten osad również jest bardzo zdrowy i warto wszystko spożyć, więc w oleju, który się jeszcze nie wytrącił na dnie z kożuchem i potem z butelki, ta jest duża, ale są też takie butelki setki, to ciężko wydobyć z tego dna, więc ja uważam i tu jest taki pojemnik, że wytłoczyć i zjeść. A w momencie robię w domu coś takiego, nawet może nie widziałeś, że jak przygotowuję posiłki i któryś olej wytłoczę, to żeby z dna ten osad uzyskać, to ja jeszcze zamieszam celowo i wyleję. Ja robię w ten sposób. Czyli osad również jest jadalny i jak najbardziej wszystko to, co jest najważniejsze i zdrowotnie dla naszego organizmu ważne, jest również w tym osadzie, więc wszystko. Nie czekamy na odstanie, wykrystalizowanie, w sensie że na dole będzie zawiesina, a do góry będzie ten olej przezroczysty. No to więc teraz lęć się tłoczy. Świetnie, to jeszcze jedno pytanie. Skoro olej z tym zawiesiną jest w porządku, to polecamy właśnie, żeby tak to robić, bo ja rzeczywiście też taki olej piję i to jest świetnie działa. Chciałem jeszcze zapytać, no bo tu nam wspaniale lecą wytłoczyny z oleju, tak, z nasion, przepraszam, lnu. Tak. Jeszcze to są ciemne nasiona, nasze polskie, tak? To jest len brązowy. Mhm. Len brązowy tak zwany, złocisty też mamy oczywiście, natomiast ten len ciemny polski po prostu jest również bardzo dobrym, smacznym, posiadającym bardzo wiele wspaniałych właściwości i właśnie go polecamy. Ale chciałem o tych wytłoczynach jeszcze zadać takie pytanie, bo wielu ludzi pyta, często na spotkaniach, czy jak byliśmy na targach, co z tego można zrobić? Czy mogłabyś coś na ten temat powiedzieć? Jeśli chodzi o len, słuchajcie, to on jest po prostu rewelacyjny, jeśli te wytłoki do chlebów, do kotletów, do naleźników, do zagęszczania wszelkich past. W momencie, kiedy się robi pastę ze świeżych warzyw i owoców, bo również owoce są dodatkami smakowymi, właśnie dosładzającymi, wytrąca się woda. Chwilę ta pasta postoi, wytrąca się woda. W momencie, kiedy dodajemy wytłoków, ona się... Te wytłoki resorbują tą wodę i powodują, że ta pasta jest taka jednolita bardziej. Tej wody nie trzeba zlewać i znowu mieszać dokładnie tej pasty, żeby względnie fajnie wyglądała. Zresztą też zagęszcza fajnie siemielniane właśnie wytłoki. No i zdrowotnie rewelacyjnie, bo nasz błonnik, jelita bardzo potrzebują nie tylko samego oleju, ale również tego tej otuliny, czyli tego, co zostało wyciśnięte.
A jest to mniej tłuste, tam jest mniej tłuszczu niż w całym nasionku. Całe nasionko trzeba tam namaczać, gdzieś tam jedni mówią, że bardzo, że wrzącą wodą, inni, że gorącą. No najprzeróżniejsze są pomysły, a w tym wypadku, jeśli olej jest niezależnie i osobno są te wytłoki, jest to do wykorzystania praktycznie na 100%. Czasami ja muszę coś wymyślić, jakieś danie na olej, ponieważ wytłoków potrzebuję więcej. Tak to wygląda z wytłokami z lnu. Wytłoki z lnu warto, bo dzisiaj, jutro nie potrzebujecie, ale sobie zapakować po prostu pojemnik czy woreczki strunowe, ogólnie dostępne, słuchajcie, teraz są w różnych sklepach, i przechowywać to. I jak to z lnem, niezbyt długo, bo len w ogóle jest bardzo mało trwały, więc starać się też tydzień, dwa tygodnie, no i zużyć jedno. To ja chciałem jeszcze dodać, że wspaniałą rzeczą, właśnie tutaj Ania wyłożyła, są nasze wrapy, które robimy właśnie z naleźników, które są połączeniem banana z wytłokami z lnu. I to jest właśnie świetne, to jest taka paczuszka 10 sztuk, które no, są tak zapakowane tutaj w strecz spożywczy, które trzeba rozpakować i potem się tak delikatnie to wyciąga. Myślę, że jeszcze będziemy pracować nad tym, żeby to było łatwiej, ale dlatego te nasze wrapy są jedyne w swoim rodzaju, dlatego jeżeli spotykamy się i jecie i zamawiacie wrapy u nas, no oczywiście one są z dodatkami, psadem warzywnym, z sosami najróżniejszymi, Ania przygotowuje różne, czy paprykowy, czy krzanowy, czy na przykład curry, który występuje na stałe. Ja na przykład polubiłem wrapa z wkładem z awokado i z bardzo ostrym sosem pomidorowym. Paprykowo-pomidorowym. Właśnie, paprykowo-pomidorowym. I tutaj Ania wspomniała również, że można to na słodko. Oczywiście jest tak dużo możliwości, oczywiście na słodko, to znaczy, że te dodatki wszystkie są naturalne, z owoców, nie ma żadnego dodatku cukru i to wszystko pochodzi z natury, właśnie dlatego jesteśmy zachwyceni naturą, bo natura daje nam takie olbrzymie możliwości i do wrapa właśnie są wykorzystane te wytłoczyny, to chciałem pokazać. I właśnie piknął, wyłączył się. I w momencie, kiedy nic więcej nie będę chciała od maszyny, ona się po prostu wyłączy całkowicie i jest temat zakończony. Mamy tutaj w tym momencie, o tutaj sobie z tej strony wyciągnę, mamy w tym momencie olej. Tak wygląda olej lniany, świeżutko wytłoczony, ma taką piankę specyficzną, on po prostu mistrzostwo świata. No. Ani odrobiny, nawet nuty goryczy, żadnej nuty jakiejś takiej rybiej. On po prostu jest słodki, aromatyczny, bardziej taki orzechowo-korzenny, tak ja go postrzegam. I to jest właśnie len. I len ma omegi 3, czyli omegi 3, do czego potrzebne są, wszyscy wiedzą, więc mistrzostwo świata, jeśli codziennie, widzieliście ile to trwało, przygotowujemy posiłek, wrzucamy sobie trochę nasionek, i do jedzenia mamy gotowy, najfajniejszy na świecie suplement, jakbyśmy to nazwali, ale naturalny. Ja chciałem powiedzieć, że niewiele tego oleju potrzeba. Pamiętajcie, no że to oczywiście zależy, jak zawsze ja mówię, od tych cech osobniczych. Natomiast jeżeli zaczniesz taki olej używać, to zauważysz, że łyżka, dwie, to jest maksymalnie, a z czasem to tyle na tydzień wystarcza, bo to jest tak pożywne, tak wspaniale organizm dożywia, że tego oleju naprawdę nie potrzeba dużo i można nim pokropić sałatkę, surówkę, dodać go do różnych dań, że naprawdę nie musisz tego pić łyżką, bo jest dużo osób, które nie lubi w ten sposób spożywać oleju, ale rzeczywiście jest on świetny, smaczny. Również przy tej okazji zapraszamy, żeby wypróbować Wartmana u nas, żeby przetestować, zobaczyć, jak to funkcjonuje. Dokładnie. No i pomysł dzisiejszego na dzisiaj jest taki, żeby do lnu dodać czarnuszkę. Ale właśnie, jeśli coś łączę z lnem, to tylko taką ilość tego oleju przygotowuję, jaką jesteśmy w stanie zjeść dzisiaj, jutro i koniec. Nie robię żadnych mieszanek z lnem, jeśli to by miało dłużej czekać. To wtedy używam innych, ostropez jest fajny, rzepak,
słonecznik, sezam, do tego właśnie czarnuszka, do tego tam różne dodatki mogą być też orzechowe. A w tym momencie, dlaczego czarnuszka? Słuchajcie, czarnuszka rewelacyjna jest na odporność. Przede wszystkim niweluje stany zapalne, jest przeciwgrzybicza bardzo intensywnie. Dzięki temu reguluje poziomy cholesterolu, te proporcje między tym tak zwanymi dobrymi, złymi cholesterolami. Tego nie ma, wszystkie cholesterole są potrzebne. Jeśli jest więcej tego LDL, to znaczy, że coś się w naszym organizmie dzieje. Ten cholesterol, poziom tego cholesterolu mówi o tym, że coś jest nie tak. Więc jeśli my jemy czarnuszkę, to ta czarnuszka ta czarnuszka nam walczy z przyczyną, a nie z objawem, bo objaw mówi o tym, że coś się dzieje. Więc my nie zabijajmy tego informatora, który mówi: ej, słuchaj, bo coś tam jest u ciebie nie tak. Nie zabijajmy go, tylko się zastanówmy, co jest powodem, że jest nie tak. Więc jeśli tą czarnuszkę teraz, właśnie w tym sezonie, gdzie już się mówi, że wysyp tamtych chorób i tak dalej, wszelakiego typu, że one będą, bo są, więc nie czekajmy na to, tylko właśnie czarnuszka, intensywnie przeciwzapalna, to jest dla wszystkich. Znamy ludzi, którzy regularnie podają swoim dzieciom, słuchajcie, jeśli dzieci przyzwyczajicie do tego specyficznego, ostrego zapachu, nawet jeśli wy sami nie lubicie go, bo są osoby, smaku, które twierdzą smaku i zapachu, są osoby, które twierdzą, że czarnuszki nie przełką. To nie znaczy, że twoje dziecko nie przełknie, jak ty przyzwyczaisz. A łyżeczka dziennie te czarnuszki genialnie po prostu działa na organizm, na odporność. To jest raz. To jest dla wszystkich, czyli od zera do końca naszych dni. Następna rzecz, reguluje ciśnienie. To jest następne 50% populacji, jeśli chodzi o nadciśnienie. I kolejna rzecz, osteoporoza. To jest ogromna ilość i to nie tylko dotyczy kobiet, bo to dotyczy wszystkich, ponieważ w dobie wciskania nam mleka w każdej postaci i w każdym gotowcu, w każdym produkcie, efekty są takie, że jest problem właśnie z wywapnieniem kości i musimy na to zwrócić uwagę. A czarnuszka wszystkie te problemy załatwia. Ona ma milion innych jeszcze działań. Faraonowie na przykład czarnuszkę uważali za boski napój, i czarnuszkę kazali sobie... Czyli olej z czarnuszki. Tak, olej z czarnuszki w formie nasion i w formie wytłoczonego oleju kazali sobie wkładać do sarkofagów, w razie gdyby po śmierci mieli problemy zdrowotne, żeby byli odpowiednio przygotowani. Słuchajcie, to mnie po prostu rozbawiło. Rozbawiło, a jednocześnie pokazało, jak bardzo ci ludzie nie wyobrażali sobie życia bez czarnuszki. Oni sobie śmierci bez czarnuszki nie wyobrażali. Dlatego, słuchajcie, czarnuszka jest rewelacyjna. Ona jest bardzo mało wydajna. Z kilograma czarnuszki, słuchajcie, 100 ml oleju wychodzi. I to z czarnuszki indyjskiej. Najlepsza czarnuszka jest właśnie to jest czarnuszka indyjska. I to niech was nie zniechęci, ponieważ może na tym polega to, że ona jest tak mało wydajna, ale jest rewelacyjna. Czyli jeśli szukamy czarnuszki, to ona ma być indyjska, z bardzo dobrego... Lepiej jak będzie indyjska. Z bardzo dobrego, najlepiej, bo na najwięcej wartości zdrowotnych i najwięcej oleju z niej się pozyskuje i najbardziej aromatyczna. To jest tak, jak dzisiaj oglądaliśmy tak króciutko program, że był cynamon, jaki był cejloński cynamon? Tak. I był wietnamski. Tak. I różnica w cenie, i w aromacie, i w ogóle jest bez porównania, więc zdecydowanie indyjska. My mamy indyjską, możemy wytłoczyć olej dla tych, którzy nie mają maszyny, a którzy już natychmiast chcą o siebie zadbać, bo to jest ostatni moment, tak uważam. Nawet jeśli już zaczęliście chorować, słuchajcie, czarnuszkę warto wprowadzić. A jeśli ktoś ma maszynę albo chce maszynę sobie kupić, to u nas zawsze może tą indyjską czarnuszkę sobie też w formie nasion kupić. Także jeśli chodzi o obsługę, to tak, nie mam czarnuszki na liście, w związku z powyższym pozostaje tylko przycisnąć, żeby maszyna pracowała, bo nie muszę zmieniać ustawień, bo ustawienie już jest takie, jak powinno. I znowu już się... Ale właśnie powiedz, co tam było, czyli mieszanka, bo tego nie... Ja już mówiłam, że to na miks ustawiłam, dlatego że zapomniałam wysypać, a lubię mieć wytłoczyny, każde z każdego sortu osobno, bo potem różne są pomysły. Już potem mogę sobie mieszać, ale jako przygotowanie. O, i teraz
ustawione jest na miks, czyli różne nasiona. No i teraz znowu, no, ona robi swoje. Ja tu świetnie, jestem. To w tym czasie powiedzmy, że to urządzenie, jeżeli chodzi o olejarkę, tak to nazwijmy, czy tłocznię oleju, mamy w bardzo dobrej cenie. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to zapraszamy. I teraz jeszcze też jest taka jesienna promocja, 5%, tak? Można kupić taniej, właśnie wpisując kod zachwyceni. My proponujemy, żeby zawsze się skontaktować, zadzwonić, przyjechać, przetestować i tak, żeby ten kod wpisać odpowiednio, to pokażemy, żeby uzyskać ten 5% rabat. Dzisiaj właśnie ten dzisiejszy live poświęcamy na to, żeby o tym powiedzieć, bo wiemy, że jest bardzo wiele osób, które chciałoby pewne rzeczy robić, no a czy to brakuje możliwości, żeby sobie taki olej świeży kupić, albo ewentualnie chcą w taką maszynę się zaopatrzyć. No my jesteśmy super zadowoleni z tego. Ja się zawsze cieszę, jeżeli mam na stole buteleczki ze świeżym olejem. To jest cudownie, że można sobie popróbować. Słuchajcie, te smaki, po prostu to jest coś niepowtarzalnego. Poznać prawdziwy smak oleju, czy to właśnie z czarnuszki, czy z lnu, czy z orzechów, czy z dyni, czy z ostropestu. To jest coś niesamowitego, czy z sezamu. Także do tego ja serdecznie nakłaniam i zapraszam, żeby to wypróbować, bo inaczej ponosi się konsekwencje po prostu zdrowotne. Ja ja jeszcze mogę, jeśli chodzi o oleje, to dotyczy również orzechów, czyli migdały, orzechy włoskie, pekany, orzechy brazylijskie, wszystko to możecie również tłoczyć, czyli czytacie w internecie, że jakiś olej jest genialny i nie ma jakiegoś problemu, że muszę jechać za ciężkie pieniądze kupić olej, tylko kupujecie trochę jakichś orzechów, nasion, u nas wszystkie one są, sypujecie i macie. Czy wytłoczyny z czarnuszki też do czegoś używasz? Tak, wytłoczyny z czarnuszki używam do sałatek surowych, które chcę nadać taki zdecydowany smak. One mają specyficzny taki właśnie... Czyli oczywiście też jak najbardziej te wytłoczyny można wykorzystać. Jak najbardziej, dlatego ja je osobno spakuję i wykorzystam. No to co, przejdźmy jeszcze do naszego... A to już jest moje ukochane urządzenie. Tak, do dehydratora. Ja też, słuchajcie, na początku tych zmian, czyli 4,5 roku, kiedy przechodziliśmy na ten styl życia witaliański, żywienia, i tak dalej, nie zdawałem sobie sprawy, jak to urządzenie wspaniale zmienia kuchnię, jak wspaniale można rzeczywiście, chodzi mi o to, żeby nie hałasować przy mikrofonie, o to tylko mi chodzi. Dobrze. Tak, żeby dokończyć wypowiedź. I oddaję Ani głos, żeby właśnie opowiedziała o tym, jak ten dehydrator wykorzystuje. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ta wielkość to jest wielkość gastronomiczna, której my używamy. Mhm. I on oczywiście, ponieważ my suszymy bardzo dużo chlebków, kotlecików i różnych oczywiście tych naleźników i różnych innych produktów. Tak, to chipsów jarmużowych, także u nas takich dehydratorów jest kilka i one pracują bardzo dużo. Natomiast tutaj jak mam taki plakat i chciałem tylko powiedzieć, że tutaj jest właśnie taki dehydrator mniejszy, też Bartmana, to jest tak jak ten gastronomiczny, który jest mniejszy, taki do domu, gdzie wspaniale właśnie również się sprawdza tutaj ten system, jaki ma Bartman do suszenia. Więc ja zapraszam Cię teraz za mną. Właśnie, on bardzo ładny jest, kurczę, ślicznie wygląda. Słuchajcie, dlaczego dehydrator tak bardzo polubiłam? Ze względu na to, że nie cierpię tego, jak się coś marnuje, to nie lubię, a już owoce, słuchajcie, teraz jak widzę w tych sadach, pełno śliwek, one spadają, one się niszczą, one gniją, no, część tam kobiety przesmażą, część do słoików włożą, ale tak naprawdę to jest dużo rzeczy, które nie jesteśmy w stanie i nie robimy tego. To są jabłka, to są śliwki obecnie, to są gruszki, to są również warzywa, bo i buraki można suszyć korzeń pietruszki. Słuchajcie, ile czasu jesteście te swoje najlepsze z ogrodu bio
warzywa, które macie, bo gro kobiet ma swoje warzywa, ile czasu jesteście przechować tak, żeby one były niezwiędnięte, nie zaczęły pleśnieć, no nie za długo, to nie jest satysfakcjonujące. W momencie, kiedy coś wysuszymy, to jest to suche po prostu bardzo długo. Ja tutaj kiedyś wysuszyłam pieczarki, bo dehydrator jest takim urządzeniem, które pozwala zagospodarować to, co nam zostaje, albo to, co w danym momencie mamy nadmiar, jak to Wiesiu powiedział na początku, a za chwilę potrzebujemy tego. Obecnie widzimy, że sytuacja robi się coraz bardziej ciasna, my musimy pomyśleć o oszczędności, my musimy pomyśleć o tym, żeby u siebie poszukać możliwości tego, żeby nie wydawać tyle pieniędzy, a wcale nie odmawiać sobie czegoś. Nie, mnie na to nie stać, ale ja jedzenia kupuję nie wiem ile, w ogrodzie mi się wszystko niszczy, no ale jesienią to jest oczywiste, no bo co z tym zrobię, a potem muszę to przynieść ze sklepu. A tu na przykład pieczarki, miałam kupione za dużo pieczarek, nie zużyłam, pokroiłam, wysuszyłam. Słuchajcie, to w takim stanie już jest 2 miesiące, jest idealnie wysuszone, suchutkie i temu się nic nie dzieje. Ja będę potrzebowała, dodaję do tego przyprawy, sos i tak dalej i mam z powrotem fajne, aromatyczne jedzenie z pieczarkami. Także to jest rewelacja, to jest jedna rzecz. Następna rzecz, jeśli chodzi o, to jest fajne. Bardzo dużo osób, które nas zna i które u nas zamawia jedzenie, zamawia chrzan. Mamy takiego fajnego, przesympatycznego przyjaciela, który mówi, najostrzejszy jaki może być. No więc zrobię najostrzejszy, jaki może być, kupuję korzeń, no i co? I są, czy ten, szoruję ten korzeń porządnie, no i trzeba tą skórkę obrać, obieram to obieraczką. No i co? I do kosza te skórki? No nie, skórki z chrzanu też suszę i potem kolejne gro osób, z którymi się znamy, uwielbia nasze ogórki kiszone i to jest właśnie do ogórków kiszonych. Po prostu wykorzystuję te i w dehydratorze już coś suszę, to dorzucam po prostu i mam już na następne ogórki kiszone. Czeka sobie, czy ja to zrobię dzisiaj, czy za miesiąc, to jest bez różnicy, bo to jest wysuszone. Tu na przykład zostało mi trochę kopru. Koper na początku lata jest, a potem trzeba go jednak kupić, więc jak mi koper zostaje, to tak samo do dehydratora wrzucam, suszę i mam też do ogórków. Ja się tu zachwycałam się, chciałam pokazać gruszki, bo też spotkałam się z taką uwagą, że jak jest owoc przejrzały, to już nie można go suszyć. Nic błędniejszego. Tu mam gruszki, też już są osoby, które te gruszki próbowały. To są gruszki konferencja, czy one jakoś tak się nazywają, te takie podłużne. I to są gruszki, które ciężko było nawet pokroić, one były tak miękkie. Słuchajcie, wysuszyły się, są tak aromatyczne. Tak, ja chciałem zadać pytanie, no. Bo świetnie mówisz o tych produktach, ale po prostu te dehydratory, tak, mają te super techniczne funkcjonowanie, że można świetnie to wysuszyć, tak? Ja się tutaj już rozpędziłam, że mam takie fajne rzeczy, a ty mi to normalnie. No tak. O dehydratorze normalnie, teraz konkretne. No to konkrety, słuchajcie. Przede wszystkim, dlaczego to tak wszystko wygląda, dlaczego to jest tak fajnie wysuszone i dlaczego tak naprawdę zachowujemy to lato, tą jesień w tym najlepszym wydaniu w dehydratorze, ponieważ tak, z tyłu ma porządny wentylator, który rewelacyjnie cyrkuluje powietrze, jest możliwość ustawienia temperatury, jest możliwość ustawienia godzin, ile czasu to się ma suszyć. Bardzo dużo godzin można ustawić, tam bodajże jest do 100 godzin, ale to jest, ja nigdy tego nie wykorzystywałam, więc ja sobie ustawiam na 12, 13, może być na 20 spokojnie. Nie muszę tego w żaden sposób obsługiwać. I są tacki, on jest w ogóle z nietrzewki, czyli najbardziej pożądane do żywności, do owoców, warzyw. I do tego wszystkiego ma tacki z siatki, również z nierdzewki. I na przykład przy chlebkach, tam są chlebki, jakbyś wyciągnął jednego chlebka, może będzie widać, może nie. Ja chleby suszę w tym dehydratorze jestem w stanie to zrobić. Mam dehydrator inny, droższy, w którym nie byłam tego w stanie zrobić, ponieważ były tacki z plastyku, gęściejsze i tak dalej. A w tym dehydratorze, wy to znacie, jak jecie od nas burgery, z jednej strony jest gładki ten chlebek, z drugiej strony jest w taką krateczkę śmieszną.
Też właśnie to znaczy, że ja te chlebki suszę w ten sposób, że je układam na siatce i nic więcej z tym nie robię. Potem wysuszone ściągam. Nie muszę obracać, nie muszę się z tym bawić. To wszystko, słuchajcie, jest czas. Jeśli ktoś założy sobie tam 5 czy 6 tacek, no to co innego. Ale jeśli ktoś ma mało czasu, chce, bardzo często ludzie mówią, że nie mam czasu na to, a to jest za bardzo pracochłonne. Nie, to właśnie mając dobry sprzęt oszczędzamy ten czas. Bo ja sobie rozłożę ten chleb i jak on jest gotowy, to go tylko wyciągam, puknę tylko tą metalową siatką i one odskakują i to jest wszystko. I do worka strunowego ważne, żeby za każdym razem od razu zamykać, ponieważ jak wilgoci nabiorą, to one się bardziej miękkie się staną. Więc sam dehydrator fajnie widać tutaj w kamerze, widzę jak obsługiwać. Możesz, Wiesiu, pokazać, jakbyś podszedł z tamtej strony, gdzie się go włącza, gdzie się go wyłącza. Bajecznie prosta po prostu obsługa. Pierwszym włączyć. A my go nie mamy do prądu włączonego. No, nie szkodzi, ale możemy podłączyć w każdej chwili, bo tam przedłużać jest obok ciebie pod ręką. Nie musisz tak ani. Masz nie muszę tak dookoła. Nie musisz tak. A ja się chciałam ładnie pokazać dookoła, słuchaj. No tu piruet. Jest pytanie jeszcze o ceny, więc na końcu piruet. O cenach trzeba jeszcze powiedzieć coś. Okay. Dobra. Dobrze, czyli tutaj go włączamy, tak, i pokazało się 47 stopni. No tak. No i teraz jeśli chcemy zmienić stopnie, to przyciśnij przycisk z termometrem, tak, i wtedy plus minus co pół godziny. 46. Co jeden stopień. 48. Tak. I nie trzeba zatwierdzać. Nic nie trzeba zatwierdzać, to się samo zatwierdza w momencie, kiedy przestaje pulsować. A teraz przyciśnij czas. Było ustawione 3:30 i plusem, minusem, póki pulsuje, już nie pulsuje, jeszcze raz przyciśnij. Jak pulsuje teraz? Co pół godziny. W górę i w dół. Otwieramy dehydrator, zamykamy, nie kasują się żadne ustawienia. Więc po prostu jest, można zaglądać, zamykać i wyłączenie tylko wyłączasz i masz całą obsługę dehydratora. Cichutko pracuje, tak? No, sami słyszycie, maszyna jedna pracowała, maszyna druga pracowała, nie przeszkadza w niczym, nawet w domu ten, wiem, że ten mały jest jeszcze bardziej cichy, bardzo ładny, estetyczny, a jest urządzenie, słuchajcie, niezastąpione. No rewelacyjne. Jeszcze, bo ja przerwałem ci, stwierdziłaś, że chciałaś jeszcze powiedzieć o tych suszonych rzeczach, które robisz. No to powiedz, co jeszcze można u ciebie kupić właśnie w sensie tego, co sama suszysz, bo wspomniałaś o gruszkach, ale tak, również jabłka gruszka, będą. Gruszki suszone, bo teraz właśnie sezon, czyli będą gruszki suszone, będą jabłka suszone, będą brzoskwinie suszone, jarmuż jest w torebce, to już w standardzie, to wiecie, że ja to robię. Można ewentualnie miętę suszoną kupić, lubczyk, zieloną pietruszkę, słuchajcie, według tego, jakie będziecie mieć potrzeby, mając te dehydratory, jestem w stanie wysuszyć każde zioło, każdą... Czyli najlepiej zadzwonić, zapytać, co w danym momencie masz, bo wiadomo, że jak ktoś jeszcze jest inaczej można zrobić w ten sposób, że ktoś ma jakieś potrzeby i zadzwoni, że potrzebuje jakieś specyficzne zioło, czy jakieś specyficzne, nie wiem, czy pietruszka, czy koperek, czy lubczyk, czy jakieś inne rzeczy. W związku z tym konkretnie pod tą osobę świeżutkie i co najciekawsze, zachowuje kolor. Po tym dehydratorze zielona pietruszka jest zielona, szczypiorek jest zielony, koperek jest zielony, lubczyk jest zielony. Czyli można zadzwonić, można napisać SMS-a, można zapytać w mailu. Ja to wycenię, podam cenę i wtedy jest decyzja, biorę, nie biorę, pasuje mi, nie pasuje. Na ten moment uważam, że to jest najlepsza forma, to nie robimy takich twardych cen, słuchajcie, te ceny się zmieniają. I nie będziemy dawać jakiejś kosmicznej ceny, żebyśmy nie mieli... Mówimy teraz o suszonych produktach. Jeśli mówimy o suszonych produktach, to po prostu w tym momencie ja wiem, w jakiej cenie kupię dane załóżmy owoce, warzywa czy zioła i wtedy podam cenę. Czyli indywidualnie każdy może zadzwonić, jeszcze sklepu internetowego nie ma, ale będzie z czasem... Ale mamy telefon, który jest dla każdego dostępny. Sklep internetowy jest osobowy. Ja tylko chciałem powiedzieć, że będziesz czasem, będzie. Bo każdy chce mieć wygodnie, przyjemnie, żeby sobie zamówić. I teraz jeszcze może, bo czas płynie nieubłaganie, co do cen. Odnośnie dehydratora jeszcze dokończę i wtedy co do cen. To może zaczniesz od dehydratora, też o cenach od razu. Bo jeśli chodzi o dehydrator, to do niego zawsze jest dołączona książka Tajniki suszenia żywności.
I tutaj jest napisane, co można suszyć, jak można suszyć. Nawet są przepisy na różne rzeczy suszone. Poprzez suszenie wiśni, cukinii, pomidorów, słuchajcie, robienie sobie takich pomidorów, za które ciężkie pieniądze, za suszone pomidory płacimy, różnych orzechów, nie orzechów, bo też jest pytanie, no dobra, ale orzechy trzeba moczyć, a batoniki lubimy, jak nam chrupią, więc na tą okoliczność na przykład my moczymy całą noc orzechy, a potem je suszymy, a potem mamy takie chrupiące, które możemy wykorzystywać do wszystkiego, albo sami sobie chrupać i tak dalej. Więc jeśli chodzi o cenę, bo dehydratory są różne, ja w tym momencie ceny nie podam na ten dehydrator. Mniej więcej. On się gdzieś około 1200-1300 zł, 5% upustu jest, do tego jest książka. Korzystając z naszego kodu zachwycenia. Koniecznie, dlatego że jeśli nie będzie wpisany ten kod, no to oni policzą wartość nominalną, nie będzie upustu i wtedy po prostu no szkoda tych pieniędzy. Ale mówię, mając dehydrator, mając tą książkę, i zaglądając do własnych ogrodów, sklepów, gdzie te obecnie owoce, warzywa, te jesienne są tanie, cena na warto. Ten gastronomiczny jest dużo większa, skoro jeszcze teraz nie pamiętasz? Gdzieś około 1800-900 zł, ale mówię, to jest rząd wielkości. Jeśli ktoś ma duży ogród, jeśli ktoś ma rodzinę, lubi suszyć jabłka, gruszki i będzie faktycznie to robił, ja polecam ten większy. To jest moje zdanie. Okej, świetnie. No to czyli mniej więcej różnica cenowa jest. Oczywiście zachęcamy do kontaktu, do tego, żeby się skontaktować, a nawet przyjechać, przetestować. Nie jest to mały zakup, więc warto to zrobić. Dla osób, które zdecydują się, to po prostu proszę czy mailowo, czy zadzwonić i podam dokładną cenę. Stricte tam co do złotych, sprawdzę ją za chwilę. Okej. Jeżeli chodzi, no wiele osób też lubi, kiedy my generujemy to zamówienie, wysyłamy link i tak dalej poprzez maila, jest to świetnie, to funkcjonuje i wtedy jest to wszystko pod pełną kontrolą. A teraz jeżeli chodzi o tą tłocznię oleju, to jaka jest cena, jaka tutaj jest możliwość, jak to funkcjonuje, czy też do tego coś dostajemy i tak dalej. Też jest 5%. Jaka i cena tylko jest? Jest około 1800 zł. Jest 5% upustu przy naszym kodzie zachwyceni. Ja powiem tak, jestem z Wielkopolski, lubię patrzeć na promocje, lubię szukać promocji. W wypadku maszyn to bardziej mi się skoncentrowała na tym, żeby zobaczyć u kogoś i tak właśnie w ten sposób my kupujemy, żeby zobaczyć, dlatego zapraszamy. Przyjedźcie, zobaczcie, bo czasami nie warto szukać czegoś tańszego zamiennika, jakiejś okazji, bo często to jest coś tam, drugie dno ma, więc lepiej to wiele lat, słuchajcie, to lata będzie dla was i dla waszej rodziny służyć i może dla sąsiadów. Przede wszystkim u nas jest to sprawdzone, ponieważ my codziennie tych urządzeń używamy po to, żeby zrobić pewne produkty, pewne kwestie. Teraz jeżeli chodzi o to, maszynę do tłoczenia soku, która tak wspaniale nam służy. To ostatnio w zeszłym tygodniu cena na bieżąco 2040, stąd pamiętam. I trzy kolory, czarny, srebrny i czerwony. I w tym wypadku jest opakowanie, słuchajcie, to jest taki porządny kielich do soków, bardzo zgrabny i to jest takie urządzenie do próżniowego wyciągania, bardzo małe, takie poręczne, że jak sobie otworzycie, wypijecie trochę soku, to możecie mieć w torebce to urządzenie, z powrotem próżniowo zapakować i za następne 3 godziny znowu mieć ten świeży sok. Rewelacyjne. Czyli co, zapraszamy do naszego sklepiku, zapraszamy na testy, zapraszamy, ja myślę, że taki live właśnie związany z pieniędzmi też jest ważny, no bo niestety tak jest z naszym zdrowiem, że jeżeli o nie nie dbamy, nie stosujemy profilaktyki, a w zasadzie to wszystko, co my robimy, co proponujemy, jest po prostu profilaktyką zdrowia. Tak jak w naszym haśle, niech jedzenie będzie lekarstwem, a lekarstwo jedzeniem. I zachwycajcie się razem z nami naturą, zachwycajcie się tym, co natura daje i starajcie się poszukiwać właśnie odpowiedzi na pytanie, co zrobić ze swoim zdrowiem właśnie w naturze. Myślę, że wiele osób, które już ma te urządzenia, dzisiaj po, ja myślę, już paru miesiącach użytkowania, widzą, jak wspaniale to urządzenie oddaje
w zdrowiu, bo to są też olbrzymie oszczędności, idąc do lekarza, kupując leki, które naturalnie obniżają nam odporność, powodują jeszcze gorsze problemy, a tutaj z natury otrzymujemy coś, co niesłychanie wzmacnia organizm i powoduje, uwalnia tą możliwość samouzdrawiania. No tak, a w przypadku dehydratora zachowanie wartości warzyw, owoców, nasion, ziół i tego wszystkiego w 100% tak jak to jest teraz, w zimie, kiedy jest niedobór. Czyli dziękujemy za uwagę. Dziękujemy Wam w ogóle, że jesteście. Dziękujemy tym wszystkim, którzy nas w tym tygodniu odwiedzali. Zapraszamy w nowym tygodniu. Będzie właśnie dużo, dużo rzeczy suszonych. Będziemy wprowadzać coraz więcej właśnie tych suszonych rzeczy. A z naszych suszonych ziół korzystacie już od dawna, ponieważ ci, którzy kupują jedzenie, to mają je właśnie w tych... I po targach będziemy wprowadzać tak nowe produkty. Słuchajcie, będą fajne bio, eko i tak dalej. I to będzie szerzej ustawione, bo jeśli nie będzie to w 100% witaliańskie, ale to będzie dla wszystkich tych, dla których zdrowie jest bardzo ważne i właśnie to o tym mówię, że najpierw trzeba o tym myśleć, a nie czekać, aż coś się zacznie dziać. I wtedy, ojejku, bo ja już mam coś strasznego. Tak. Sok ja mam wypić? Dobrze, zapraszamy do następnych odcinków, żeby nie przedłużać, żeby ten czas nie nudził, bo to jednak trwa bardzo długo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Słuchajcie, do następnej niedzieli zapraszamy. Pokażemy coś nowego.